Wiesz co, nam się dobrze pracowało, ponieważ my się też znaliśmy, mamy jakąś historię, więc trochę to była taka współpraca koleżeńska na zasadzie. Ja z drugiej strony podziwiająca trochę ten jego kunszt wokalny i dająca mu jakieś wskazówki z tej drugiej strony, jak to może być odbierane, co może poprawić i tak dalej, i tak dalej. Ale to była taka relacja bardzo koleżeńska, bo po prostu się znamy i jesteśmy w tym samym wieku. Zaczynaliśmy jakby na tych samych scenach. My jako takie małe dzieciaki śpiewaliśmy razem i więc to nie była taka relacja trener, uczestnik. To była relacja koleżeńska po prostu.